Witam Was ponownie na drugich już zajęciach z gry na pianinie. Ćwiczenie pięciu palców składa się z pięciu dźwięków. Tyle ile mam palców, tyle dźwięków, tak? Od C do G. Przypominam, że dźwięk C znajduje się na środku. Tam, gdzie dwa czarne klawisze, to obok pierwszego jest białe C. Potem po kolei, wiadomo, przypominam, dźwięk C gramy pierwszym palcem, dźwięk D gramy drugim, dźwięk E trzecim, dźwięk F czwartym, no i G piątym, tak? I te pięć paluszków, przypominam, samymi paluszkami gramy, nie odrywamy palców od klawiatury i gramy do góry, do dźwięku G i z powrotem. Solmizacją, co się nazywa do, re, mi, fa, sol i z powrotem sol, fa, mi, re, do. Można sobie też przy graniu tych dźwięków śpiewać. Pomaga to nam w rozumieniu dźwięków, które gramy i zarazem śpiewamy, tak? Bo określamy sobie wtedy wysokość i mamy lepsze wyobrażenie na temat tych dźwięków. I sobie gramy równiutko. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Tak? Cały czas na razie na początku ćwiczymy prawą rączkę. Przypominam, że prawa ręka zazwyczaj odpowiada za granie różnych linii melodycznych, a lewa jest od akompaniamentu. Powtórzmy. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Tak? I teraz zagraliśmy C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. To są oba nazewnictwa jak najbardziej poprawne dźwięków. W naszej gamie, którą teraz będziemy ćwiczyć, bo ta lekcja będzie opierała się na gamie C-dur, czyli na samych białych klawiszach, poznamy przede wszystkim, przypomnimy sobie ze szkoły, z przedszkola, może bardziej ze szkoły, dźwięki gamy C-dur, tak? Czyli mamy po kolei, tak jak w tych pięciu dźwiękach, co ćwiczyliśmy z początku, mamy C, czyli do, D, re, E, mi, fa, F, fa, G, sol, A, la, ha, si i znowu C, do, tak? I później nam dalej się powtarzają te dźwięki, tylko się zmienia oktawa, czyli wysokość, tak? I żeby zagrać całą naszą gamę, to musimy zagrać paluszkami z przekładką tak zwaną, czyli mamy tylko pięć paluszków i żeby zagrać całą gamę poprawnie, musimy w pewnym momencie zrobić, ja to tak nazywam, taki mostek, tunel, czyli dochodzimy do dźwięku E albo mi trzecim palcem. Czyli tak, gramy pierwszy do, re, mi i pod trzecim paluszkiem do dźwięku fa pierwszy palec przechodzi pod tunelem, tak? I wtedy gramy pierwszym paluszkiem dźwięk F lub Fa. I już zobaczcie, że do końca naszej gamy mamy piękny układ pięciu paluszków. Czyli Fa, Sol, La, Si, Do. Tak? Czyli powtórzmy to. Pierwszy paluszek, drugi, trzeci, przekładamy pod spodem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I mamy zagraną gamę z ośmiu dźwięków, tak? Mamy pięć palców, a gramy osiem dźwięków. Pierwszy, drugi, trzeci, potem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak? Powtórzmy. Pierwszy, drugi, trzeci, pod trzecim robimy tunel i przechodzimy pierwszym, pierwszy, drugi, trzeci,
czwarty i piąty. Starajmy się to robić płynnie. Ponieważ jak będziemy się zatrzymywać, to potem nie będzie to brzmiało ładnie i równo, tak? W muzyce jest ważny czas. Tak jak mamy przykładowo rytm, który jest zamknięty w jakimś swoim określonym czasie, tak samo muzyka musi się zamykać w określonym czasie. I my tutaj musimy zmieścić nasze poprawne granie w równym rytmie, czyli... I z powrotem jest to samo. Z powrotem teraz robimy pierwszy i trzeci robi mostek nad pierwszym. O. I w ten oto sposób gramy naszą całą gamę C-dur. Nie można grać gamy C-dur w ten sposób. Tam, gdzie jest trudniej, to wtedy zatrzymujemy się, tak? Musimy wyczuć moment, w którym sprawia nam to trudność i w tym tempie ćwiczymy. Jeśli zastanawiamy się nad tym przejściu trochę dłużej, no to musimy zwolnić tempo i grać. W takim tempie, żeby było płynnie, tak? I z powrotem. W ten sposób. Jeżeli już się nauczymy w ten sposób grać, możemy troszeczkę przyspieszyć. O. A jeśli znowu nam wyjdzie, no to znowu przyspieszamy. I jeszcze szybciej. To już jest troszeczkę dla zaawansowanych. Na początek równo, swobodnie. Jak za szybko zaczniecie grać szybciutko, nerwowo, to będzie niepłynne, będzie brzydkie i będzie dużo ciężej wam wrócić do tego, żeby poprawnie się nauczyć to grać. Tak? Dlatego nie gramy od razu szybko, stopniowo, powolutku. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.